Siemano, cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Dantek w kolejnej audycji Bit się zgadza. Dzisiaj mam dla was kolejnego świetnego gościa, a będzie nim mikser, no ale najpierw jakaś przerwa na muzykę. No i wracamy po przerwie. Tak jak wam mówiłem, dzisiaj mamy ciekawego gościa, można powiedzieć, że już w zasadzie weterana lokalnej sceny i będzie nim mikser. Siemano. Siemanko, witam serdecznie. Weterana? No można tak powiedzieć, bo w tym roku stukam już 18 lat działalności muzycznej. Kawał czasu, co po niektórzy mają tyle lat i rozpoczynają swoją przygodę z rapem u nas w mieście. No i nie tylko. No właśnie, to jak już jesteśmy na tym samym początku, mówisz, że to już jest 18 lat, to powiedz mi, jak to wyglądało to nasze tutaj podziemie zgierskie, wiesz, w sensie jak to się wszystko zmieniało, no bo wiemy oczywiście, że hip-hop przeszedł niesamowitą w ogóle rewolucję. Nawet mówię o tym polskim podwórku, tak? Te ostatnie 20 lat, no to od czasów Molesty do dzisiaj to jest kosmos, rozstrzał totalny. No a jak to wyglądało u nas w Zgierzu? Bo wydaje mi się, że tutaj lokalnie dużo dłużej czekaliśmy na zmiany, wiesz, w tym rapie. I jak ty to po prostu widziałeś tutaj? Nie wiem, jak zacząć, szczerze mówiąc, tą opowieść. Może zacznę od tego, że gdzieś tam pierwsi MCs, a konkretnie mam na myśli Bohuna, z dawnego składu, między innymi Zwiastun, ma swoje początki gdzieś w roku 96, czyli nawet dla mnie to jest kawał czasu i ja wtedy miałem lat 9, a Bohun już wtedy chwytał za mikrofon i gdzieś tam na fali vibe'u rapu z Ameryki próbowali to przenieść na polskie podwórko. No i w tym samym czasie wiadomo, gdzieś tam jakieś Wzgórze, może później trochę Kaliber. Nie, w tym samym czasie Kaliber, później Paktofonika i tak dalej. Natomiast tutaj w Zgierzu, za moich lat, których pamiętam, czyli 2000 powiedzmy, dwa, nie rapowałem, ale pamiętam, odbywały się imprezy w... żebym nie pomylił, Miejskim Ośrodku Kultury? Nie, Miejskim Domu Kultury. Przy ulicy Długiej, tam się odbywały koncerty, gdzie rapowali raperzy właśnie ze Zgierza, ale też z Łodzi. To były całkiem duże, lokalne imprezy, które na pewno nie jednej osobie zasiały zajawkę, a na pewno mi. No właśnie, i powiedz mi w ogóle, jak się znalazłeś w tym świecie? Wiesz co, pierwszym takim impulsem, dosyć późno, bo właśnie w 2003 roku, gdzie miałem już 16 lat, szykując się do szkoły, zobaczyłem powtórkę WBW, na której rapował Tetris. Z Flashem. Pamiętam, że Flash był w świętej pamięci Flash w koszuli w kratę, nie, w kwiaty, chociaż nie ma to znaczenia. I Tetris w koszuli w kratę, rapując o ściętych głowach jakiś tam na freestylu. Mnie to po prostu rozwaliło w tamtym czasie. Dało mi spojrzenie, że jakby rap znałem, słuchałem sobie, nie wiem, Pay, Paktofoniki. Gdzieś tam już wchodziłem w ten muzyczny świat rapu legalnego wtedy, jako słuchacz. No a później zobaczyłem ten freestyle i to kompletnie mnie zatrzęsło. Idąc do szkoły na drugi dzień, ja już wiedziałem, że ja chcę rapować, tylko potrzebowałem czasu na rozwój, na poznanie tej kultury i tak naprawdę na poznanie w ogóle muzyki, bo nie miałem żadnych podstaw. Uważam, że nawet gdzieś tam byłem na minusie wśród rówieśników, jeżeli chodzi o podstawowe skillsy, czyli nie wiem, gdzieś tam z rytmem może byłem lekko na bakier w 2002 roku. Ale szybko się to rozwinęło, miałem mega zacięcie, po prostu freestylowałem do komody w pokoju, patrząc się na pokój, próbując wszystko garnąć wzrokiem i przenieść to na słowa. I to była taka iskra, która rzeczywiście wznieciła później pożar. Oczywiście to nie trwało tak szybko, jak to teraz bywa. Rok 2003, 2004, 2005 minął, a ja nadal jakby nie pisałem tekstów. I w 2003 roku pamiętam, że gdzieś tam na wakacjach, już po zobaczeniu tej bitwy, napisałem w ogóle pierwszy tekst do utworu Eminema Sing for the Moment. I to była taka iskra, która rzeczywiście już ten pożar rozpaliła, bo w momencie, gdy przyjechałem z tych wakacji, zacząłem pisać teksty. Tutaj jest rozbieżność w informacjach, jak ci powiedziałem w tym momencie, ale sam do końca nie pamiętam, jak to było w latach. Jakieś próby podejmowałem na pewno już zaraz po tym freestylu. Tak, ale to były próby pisania, kawałki kompletnie do szuflady, a później w 2005 roku, to już pamiętam, z moim ziomkiem Grzałą stworzyliśmy KS Squad, jakoś się tak to nazywało. No i to była taka pierwsza podziemna, niedoszlifowana, niedopracowana, ale pełna zajawki płyta.
To też chyba były trudne czasy na początki, bo jednak hip-hop był popularny, tak to zdobywał swoją popularność, no ale jednak wśród młodych, a wśród starszego pokolenia to taka była jednak muzyka, znaczy buntu to jedno, ale to po prostu taka muzyka na zasadzie, że to jakieś slumsy robią, że to jakieś takie dresy, wiesz o co mi chodzi, nie? Że po prostu ci ludzie byli jakoś tam trochę odrzuceni. No byli inni w środowisku, wiesz, z tego co wiem, to rockmeni śmiali się, jak w ogóle można robić muzykę, nie mając instrumentów. Tak. Do tego niezbyt zrozumiałe treści, podane w sposób taki, że właśnie starsze osoby tego nie mogły do siebie odnieść, do swojego życia. Więc ten boom, który był gdzieś tam w latach 2000, był głównie dla młodych. Natomiast no, dzisiaj widzimy, że gdzieś to zacząć musi się jakoś rozwijać, żeby później chwyciło szerzej. No i jak najbardziej dzisiaj mamy rap jako czołowy rap, czy nie wiem jak to ująć, jako czołowy gatunek muzyczny w polskim show biznesie. No, ale trochę czasu musiało minąć. Mm. No oczywiście, że na świecie, bo rządzi hip-hop na wszystkich w pewnym listach. Sensie gonimy ten świat. Aczkolwiek mi się wydaje, że już teraz ładnie dogoniliśmy Europę. Chciałem cię jeszcze zapytać o te właśnie początki. Jak na przykład, wiesz, jak na przykład reagowali w domu na to, co robisz? No bo tak jak rozmawialiśmy, ta muzyka wtedy była na zasadzie, Boże, dziecko, ty chcesz rapować, co ty robisz ze sobą, nie? Dzisiaj myślę, że to nie jest aż taki problem mimo wszystko, bo dzisiaj jest więcej raperów niż słuchaczy. Każdy tak. Może sobie to robić. Ludzie robią sobie to z zajawki i nie muszą właściwie wkładać w to jakichś dużych pieniędzy. No inne czasy zupełnie, tak? Po prostu chodzi mi o to, że dzisiaj każdy może być muzykiem na jakiś sposób. Wtedy to nie było takie proste, bo jeżeli chciałeś coś osiągnąć, no to jednak trzeba było trochę się wykazać pomysłowością. Wiadomo, że budżet ograniczony się ma, a też nie było dostępu po prostu do takich rzeczy. Chociaż już tam chyba pierwszy FL, już tam pierwsze te DAWy były, nie? Tylko, że takie bardzo prymitywne. Pamiętam, wtedy to był Fruity Loops, a nie FL. Tak, Fruity Loops jeszcze. I to była wersja trzecia. Obserwowałem, jak dla mnie legendarny producent ze Zgierza Majonez, ze składu, o którym wspominałem, Zwiastun, produkował bity na ich płytę tamtejszą właśnie Pot i Brud i to był Fruity Loops 3. Ja zacząłem swoją przygodę od Fruity Loopsa 4, pożyczając gigantyczną na tamten czas bibliotekę sampli właśnie od Majoneza. Jestem mu mega wdzięczny, bo ja z tej biblioteki sampli korzystam w sumie do dzisiaj. Już bardzo sporadycznie, ale nadal udaje mi się tam znaleźć jakieś perełki. Natomiast jeszcze wracając do takich technicznych początków, o które między innymi pytałeś, pamiętam, że nagrywałem na mikrofonie tracker takim do Skype'a komputerowym. Natomiast na przykład Kamień mnie się pytał, Kamień EZG, ze składu EZG skład, pytał mnie, w jaki sposób ja uzyskuję tą jakość, taką jakąś lepszą, bo oni mieli właśnie jakieś mikrofony Behringera najtańsze, ale już jednak pojemnościowe, a ja dawałem radę tym trackerem. A sekret po prostu leżał w tym, żeby te wokale po pierwsze nie były przesterowane, co jest opcją normalną, ale wtedy często się zdarzało, że wszyscy nagrywali z przesterami. A drugą opcją to miałem pop filter, ale nie kupiony, tylko odklejony od głośnika Creative. I trzymałem go w ręku, rapując na siedząco przy każdym nagraniu. No i to robiło robotę na tamten czas do tego stopnia, żeby lokalni inni raperzy zapytali mnie o sprzęt, a ten sprzęt był po prostu żaden. Karta dźwiękowa, którą miałem, to była karta zabawka, też kreatywa, która miała mnóstwo bajerów. No gdzieś tam jakościowo była lepsza niż zintegrowane, ale nie można o tym powiedzieć, że to był sprzęt do produkcji muzyki. No i bity raczej chyba nielegalne, nie? W większości. O tym też mogę powiedzieć archaiczną historię. Myślę, że bardzo dużo osób z Polski, jeżeli nie miało jakiegoś producenta, który robił na Fruity Loopsie czy na jakichś innych DAW-ach, to wchodził na stronę Wirtualna Polska i tam była zakładka, która nie pamiętam jak się nazywa, ale no sprowadzała do tego, że mogłeś pobrać bity jakichś polskich producentów, którzy dopiero zaczynali. O, nie wiedziałem. I to były bardzo koślawe bity, bo wiadomo, każdy w tamtym czasie się uczył. Nie było tam profesjonalistów na tej stronie, ale można było właśnie tą muzykę sobie pobrać za darmo, wykorzystać i nikt nie miał do tego żadnych pretensji. No a ty miałeś po prostu jakieś bity, bo wtedy nie było jeszcze, nie wiem, SoundClicka, czy dzisiaj na przykład BeatStars. No tak, zresztą słuchaj, dzisiaj to nawet nie trzeba się wysilać. Jak ktoś jest Januszem, to wpisuje sobie Freetype Beat, ściąga na po YouTube. Prostu MP3 na tak. YouTube i... Wtedy nie było YouTube'a. No wiadomo. Może był w wersjach testowych. Jeszcze nie te czasy. EZG.
Jeżeli chodzi o grupy, no to właśnie jak już trochę wspomniałeś, no trochę ich w twoim życiu było, więc jak możesz, to przedstaw nam taką właśnie, no w miarę w pigułce historię, jak to wyglądało. Mhm. Poszukiwałem na pewno jakiegoś ziomka na samym początku właśnie, o którym wspominałem. Okazało się to Grzała, z którym udało mi się szlifować tą zajawkę na początku, wiadomo, że od zera. I to był KSR skład. Gdzieś tam w dwójkę sobie działaliśmy, ale ja byłem na tyle płodny, że też moje solowe rzeczy zaczęły wychodzić. Jedna, druga rzecz na rok. No naprawdę pisałem tekstów gdzieś z ponad 100 na rok. A później poznałem Silvera i postanowiliśmy wspólnie działać muzycznie i powstał taki skład jak Stylistyka. W 2009-10 roku zrobiliśmy Stylistyka, przystanek 1151, przystanek Jazz. Wspominam o tym, bo na tamten czas ta płyta i ta grupa na tym zgierskim naszym podwórku zrobiła trochę szumu. Nie wiem, czy sobie zdawaliśmy z tego sprawę w tamtym czasie, ale no, zamykaliśmy organizowane koncerty. Wchodzili wszyscy, jeszcze stali na korytarzach. Woda się lała z subikacji, bo ktoś rurę rozwalił. Nie przeszkodziło to rozwalić imprezy. Więc na tamten czas chyba tego nie doceniałem, ale rzeczywiście przychodziło mnóstwo młodzieży, mnóstwo jak na warunki zgierskie, na nasze koncerty, na nasze bitwy, które też organizowaliśmy. I to było naprawdę fajny czas i doceniam to z perspektywy czasu. Także Stylistyka z SLV, z Silverem, była fajnym tworem, takim jazzowym bardziej. I to też było dla mnie, wyzwanie, dlatego że ja byłem bardziej hardkorowy gdzieś w tym 2007-2008 roku, a Silver przyszedł dla mnie ze świeżą rzeczą, czyli funk. Mhm. I ja musiałem się troszeczkę odhardkorowić i poszukać w sobie więcej wrażliwości, żeby ta płyta się znalazła. Znaczy, przepraszam, żeby ta płyta się udała. No i raczej taka luźna stylowa, nie? Luźna stylowa, tak, ale to we mnie zostało w ogóle. Mhm. Ja później zrozumiałem, że jakby nie chcę siebie określać żadnym stylem, żadnym klimatem, tylko wręcz odwrotnie, chcę czerpać ze wszystkich styli i jeżeli mam ochotę dzisiaj zrobić funk, to zróbmy funk, zróbmy hardcore, zróbmy później, już teraz w tym momencie mogę zrobić oldschoolowy numer, mogę zrobić trapowy numer z autotunem, bez tuna, może być to afrotrapowe, może być to dancehallowe, może być to śpiewane, może być to rapowane. Więc zawsze chciałem swoją bibliotekę skillsowo-muzyczną uzupełniać o wszystko, co mi się podoba, a nie tylko trzymać się kurczowo jednej rzeczy. To jest fajne i to też w ogóle zauważam w polskim hip-hopie, że jednak ci młodzi artyści, bo w dalszym ciągu się do takich zaliczasz. Dzięki. Tak się czuję. No i bardzo dobrze. No to jednak jest zupełnie inna otwartość umysłu. To już nie są te czasy, no nie wiem, chociażby gdzieś tam 2010 w górę, gdzie jeszcze było ciężko. No pamiętam, jak wchodził ten trap, to było w ogóle co to za disco polo, a dzisiaj wszyscy latają, nawet tacy weterani jak Peja, który no się zapierał rękoma i nogami po prostu, że on na trapach to nie będzie piszczał i tak dalej, nie? Więc jednak im to oni przespali ten moment, żeby przejść na te nowe brzmienia, przez co no też mieli problemy, tak? Taki Peja, chociażby wspomniany, on przez moment zasięgi miał słabe. Gdzieś tam dopiero się później otworzył. Może trochę za późno, ale jednak się odbił, no bo takie kolaboracje jak z Young Igim, co w ogóle było tak kosmiczne, no to jednak jakoś go uratowały. A widzisz, to ty miałeś mimo wszystko chyba trochę łatwiej przez to, że... Znaczy tacy artyści jak ty mają po prostu łatwiej, że przez to, że próbują różnych rzeczy, może być tak, że jakimś numerem akurat trafisz w coś, co za chwilę będzie modne. I to jest myślę zaleta. Tak i nie. Jeżeli nadążam i robię to na czas, to wtedy mogę trafić. Jeżeli robię to po czasie, to znaczy lata świetności tego szoku autotuna minęły, a ja no dopiero tak się teraz za to zabrałem. No nie ukrywam, że gdzieś też miałem wspólny mianownik ze starymi oldschoolowymi głowami, że musi być prawdziwie, no nie wiem, już nie chcę tego określać, ale mimo wszystko wygrała ta ciekawość muzyczna i chęć rozwoju, bo ja bym się nudził grając tylko boom bap, to byłoby niemożliwe. Wiemy już co nieco o twoich początkach, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że dotarłeś w momencie do takiego etapu, że dostałeś się do wytwórni Pierwszy Milion.
No i tutaj jakbyś mógł trochę powiedzieć zakulisowo, jak to wyglądało. Czy to było na takiej zasadzie, że spamowaliście demówkami i ktoś was tam znalazł, czy może po prostu graliście jakiś koncert i ktoś tam się odezwał? Jak to teraz wygląda właściwie takie, wiesz, wejście do jakiegoś poważniejszego labelu? Wiesz co, nie wiem, jak to wygląda w przypadku tych największych labeli, o których prawdopodobnie większość słuchaczy by chciało usłyszeć, jak się dostać do SB Mafii. No tak. No powiem, jak to było z nami, bo to był skład Guarana, czyli Julia i ja. Tak, w duecie. W duecie. I my zrobiliśmy płytę jakby przed w ogóle dostaniem się do wytwórni. Sami ją nagraliśmy, zapłaciliśmy za bity. Ja to zmiksowałem, zmasterowałem. Następnie przygotowałem materiał do tłoczenia, znaleźliśmy tłocznię, daliśmy kasę na zrobienie tą płytę fizycznie, zrobiliśmy też okładkę, czyli trzeba było zrobić sesję. No cała, że tak powiem, produkcyjna praca była tutaj nasza i to była super nauka. Natomiast już z gotowym materiałem poszukiwaliśmy labelu. No i tak sobie, wiesz, wymyśliliśmy jakieś tam labele, do których my byśmy pasowali, do których byśmy chcieli się odezwać. No i za pierwszym trafem udało się dostać do wytwórni Pierwszy Milion, a w taki sposób, że w pewnym sensie, tak może zażartuję, nie wchodziliśmy głównymi drzwiami, tylko postanowiliśmy nie odzywać się do Zeusa, a do Justyny Kuśmierczyk, która była kiedyś w programie Mam Talent albo Trochę X Factor, tak, nie pamiętam, drzwiami, z Julią. Dziewczyny się nie znały, bo one się wtedy nie widziały na backstage'ach czy gdzieś tam w programie, ale miały świadomość tego, że były razem w programie i tak, tak jakby tylnymi drzwiami, żeby nie czekać, aż osoba obsługująca pocztę Zeusa czy Pierwszego Milionu nie musiała przykopywać się przez setki wiadomości i dopiero gdzieś tam nasza, która może by została odczytana, może nie, tylko spróbowaliśmy napisać do Justyny w sposób taki, ja wiem, no profesjonalny, ale taki ciepły, taki miły, z propozycją, z załączonym materiałem. Czyli wszystko w sumie było gotowe i poprosiliśmy o współpracę. Okej, okay, czyli macie już wydawnictwo Guarana, tak? Album się nazywał? Tak, Guarana samo jak... Tu i Teraz. A, Tu i Teraz, bo Guarana no to zespół, tak? Czy zespół, duet was się nazywał? Nazywa, tak? Bo to jest jeszcze... Jesteście, pracujecie coś? Czy już teraz bardziej solowo poszliście? Wiesz co, no czy no nie, jakby nie działamy nad żadną płytą ani muzyką obecnie. Mhm. Ale czy jest to zamknięte? Po prostu zrobiliśmy jedną płytę, może coś w przyszłości. A, rozumiem, okej. Okay. Nie wiem, na razie nie ma planów na to. Jasne, okej. Okay. Dobra, czyli macie teraz wydaną płytę właśnie jako Guarana. No i niedawno miałeś swoje wydanie solowe, tak? Balance. Emixer Balance, tak, to już była płyta robiona, że tak powiem, pod wydawnictwo w Pierwszym Milionie od początku. Cóż mogę o tej płycie powiedzieć? Robiłem ją dosyć długo, płyta jest pewną drogą. Zaczynałem ją pisać w zupełnie innym miejscu życia niż ta płyta się kończy. Mówi ona o drodze i rozwoju. No i gdzieś tam tym wspólnym mianownikiem tej płyty jest dom, więc jak pisałem początek płyty, pierwszą połowę, mieszkaliśmy w bloku i pisałem o rzeczach, które na dany czas tamten się działy w naszym życiu, w moim życiu. A drugą część płyty wiedziałem, że już będę sobie pisał w innym środowisku, to wniesie troszeczkę inną świeżość, nowe spojrzenie i będę mógł napisać o rzeczach, o których już wiem, a nie się tylko domyślam. Dlatego to był taki mój zamysł, żeby było czuć w niej drogę, w tej płycie. I można by powiedzieć o tej płycie, gdyby ktoś słuchał kawałków losowo, nie po kolei, że ja sobie tam przeczę. No właśnie z tego wynika ta droga, że tam jest wszystko po kolei, gdzieś tam jedno wynika z drugiego i w jednym numerze jest na przykład, że czuję się jak bej, bo nie mam domu i strefy komfortu, a gdzieś tam kilka numerów później nawijam już o specyfice mieszkania w domu i po prostu jaram się tym, że mogę sobie przyjechać o dowolnej godzinie i nie muszę szukać miejsca na parkingu, jak pod blokiem, gdzie często w Zgierzu, na niektórych osiedlach po prostu to miejsce było ciężko znaleźć. Jakieś takie spostrzeżenia typu, że ci cygan nie zagra pod domem, a pod blokiem ci chętnie zagra i będzie oczekiwał jakiejś zapłaty. To tego typu rzeczy tam takie próbowałem, dla mnie ciekawe moje spostrzeżenia na tej płycie zawrzeć, ale też głębsze rzeczy. To tak z grubsza, co chciałem powiedzieć o tym projekcie. No i jest dość ciekawy. Ja właśnie też słuchałem tej płyty i tak, też zauważyłem, że to jest jeden spójny koncept, to jest jakaś historia. Trochę właśnie od razu mi się ta analogicznie płyta kojarzy z Marmurem Tako Hemingwaya, że głupio by było jej słuchać losowo, bo tak to tak jak mówisz, po prostu pewne fakty się
na pozór nie łączą, nie? Tak. I ktoś może mieć wrażenie, że go okłamuje, a zupełnie tak nie jest. Tak, właśnie o to chodzi. Dopiero jak się słucha od deski do deski, to można zrozumieć cały kontekst. Tylko wiesz, czy teraz zdajesz sobie sprawę z tego, że dzisiaj jest niestety mało takich słuchaczy, którzy słuchają płyt od deski do deski. Kiedyś to było normalne. Kupowałeś CD, no to siłą rzeczy raczej się przesłuchiwało po kolei. No ale w dobie streamingów jednak jest tak, że wiesz, ludzie sobie wyciągają 2-3 numery do swoich playlist i do reszty na przykład nie wracają. No i właśnie pytanie, czy nie boisz się trochę tego, że właśnie z płyty tylko wyjdą jakieś 2-3 numery takie, które pójdą gdzieś w eter, a reszta no to tam po prostu, wiesz, sobie będzie na trochę na takiej zasadzie, nie? Mm-hmm. No to jest fakt to, o czym mówisz. No mój zamysł wynikał z tego, że po pierwsze, jestem troszeczkę starszym rocznikiem i chciałem swoje ambicje gdzieś tam spełnić. Nie zapominając oczywiście też o tym, że jednak dzisiaj lepiej robić single. Więc starałem się to połączyć i jeżeli już to właśnie robić ostatni tego typu projekt, który jest ściśle ze sobą związany, każdy numer ze sobą, następne raczej będą właśnie robione bardziej singlowo, w sposób taki, żeby łatwiej dotarły do słuchacza. No też właśnie. Porzuciłem na przykład, na Guaranie jest taki numer jak Jay. Jest to storytelling. Ja bardzo lubię pisać storytellingi, opisywać to w rymach i łączyć w całość, ale jest to forma dzisiaj praktycznie martwa. Dlatego jedne rzeczy lubię robić i będę je robił, ale powiedzmy gdzieś tam bardziej dla siebie lub bardzo rzadko, a jednak na drugie w tym momencie będę kładł większy nacisk, żeby jednak w tej grze się, że tak powiem, liczyć, a przynajmniej starać się liczyć i gdzieś tam wchodzić wyżej. Z tymi storytellingami to też w sumie powiedziałeś ciekawą rzecz. Za dużo właściwie nie ma już takich storytellingów. No to kojarzy mi się właśnie wcześniej wspomniany Taco, ale on to też już nie za często robi. No Sokół wiadomo, Oscar z problemu. Kiedyś Łona. No kiedyś Łona, ale on też już odszedł raczej od tej koncepcji. No od tego się w ogóle odchodzi. No tak, tak, to takie już mało spotykane. Jeżeli to gdzieś tam wyjdzie, to jest perełką, ciekawostką. Może kiedyś wróci. Może kiedyś wróci, jasne. Ale sobie wróćmy ogólnie jeszcze do twojego albumu. Fajnie w ogóle jest rozwiązane to brzmieniowo. Na razie bym się skupił na tej brzmieniowej części. Wydaje mi się, że poszedłeś taką mocno melodyjną stronę, wiesz. Dużo jest zabawy, wiesz, jakichś eksperymentów z autotunem. Fajnie są tam na przykład refreny, nie wiem, Julki się pojawiają. Fajnie to jest wszystko tak poprzecinane między sobą, że to po prostu jest takie melodyjne, że w pewnym momencie słuchasz tego i zaczynasz nucić. I tak samo z bitami jest. Też są takie charakterystyczne melodie i tak sobie myślę w porównaniu z Guaraną, z tą właśnie płytą waszą poprzednią, akurat wspólną, mam wrażenie, że tamta płyta mnie jakoś nie zapadła w pamięć, a tutaj po tym albumie odsłuchałem ją 3 razy. Tak w całości, żeby sobie ją dokładnie, wnikliwie, wiesz, ocenić. No i im, wiesz, mam parę melodii, mam parę refrenów, które gdzieś tam już mi w głowie zostały. I co się zmieniło, wiesz, w twoim podejściu do muzyki, że poszedłeś właśnie w taką stronę bardziej? Wiesz co, to z Guaraną to było tak, że gdzieś była ta ambicja, żeby pokazać, nie? Miało się swoje wyobrażenie. Większy nacisk jeszcze w tamtym czasie kładłem na technikę. I to też słychać, że jest to bardziej rapowa płyta, mimo tego, że, znaczy z mojej strony rapowa płyta, mimo tego, że właśnie jest w połączeniu z wokalistką, która śpiewa, ale też rapuje na tej płycie. Tak, tak. No to był bardzo dziwny miks i twór i sami nie wiedzieliśmy, co z tego wyjdzie. Natomiast z balansem to było tak, że no gdzieś już byłem jakoś bardziej dojrzały muzycznie. Pewne rzeczy miałem już przekminione i wiedziałem, co chcę osiągnąć na tej płycie. Następna sprawa jest też taka, że jak jesteś cały czas osobą taką wokalną jak Julia Schweitzer. Przebywam z nią, słyszę jak uczy, słyszę jak śpiewa, sam z nią rozmawiam, sam podejmuję jakieś próby śpiewu. No to siłą rzeczy moja osoba artystyczna staje się gdzieś tam bardziej właśnie wokalna niż rapowa. Znaczy nie mówię tak, że totalnie, ale ten element po prostu mocno mi wjechał na banie. No tak, to zauważyłem, bo i tobie jej się zresztą udziela. To słychać po prostu u was, że ona... Wymieniliśmy się tak. Tak, tak, wymieniliście się, właśnie. To jest akurat fajne, bo myślę, że dzięki temu jesteś w stanie jakoś bardziej eksperymentować, szukać jakichś nowych rozwiązań. To na pewno. A ja zawsze miałem predyspozycję do tego, żeby mój wokal był bardziej melodyjny. Na tych pierwszych gdzieś tam utworach, znaczy jednych z pierwszych, w 2007 roku, to pamiętam na płycie Ja i Świat. Ja i Rap, Ja i Świat była taka płyta dwupłytowa, to tam już w tamtym momencie bardzo często ta melodeklamacja była właśnie bardziej melodyjna, troszeczkę taki 50 Cent można by powiedzieć, a nie sztywno walona
jak Molesta na przykład. No tak. Więc wiedziałem, że w sobie gdzieś tam mam to ziarenko tego, żeby to flow było bardziej melodyjne, a tutaj pozwoliłem sobie dołożyć jeszcze ten autotune, którego przez lata nie mogłem zdzierżyć w pewnym sensie. Ale jak nie możesz pokonać wroga, to się po prostu do niego przyłącz. I w takim mniej więcej sensie podszedłem do autotuna jako ciekawostkę, która może mnie wesprzeć wokalnie, ale też warto, myślę, o tym powiedzieć. Mój wokal nie był, że tak powiem, zautotunowany. Ja używałem procesora, efektu, który jest bardziej pitcherem. Co to oznacza? Ja musiałem śpiewać czysto, musiałem trzymać linię melodyczną, to nie było już obrabiane w komputerze. A, nie było? Mhm. Nie, więc to jest bardziej pitcher. Jeżeli coś było nieczysto, to od razu było to słychać. Więc ja podjąłem tą walkę na tamten czas z tym tak zwanym autotunem tylko dlatego, że jakby sam zacząłem już lepiej trochę śpiewać, trzymać tą linię, bawić się wokalem i chciałem po prostu ubarwić to o efekt autotuna. Natomiast gdybym totalnie nie umiał w ogóle utrzymać linii i zaśpiewać prostych rzeczy, to myślę, żebym się na to nie zdecydował. Bo jednak gdzieś tam wywodzę się z tej prawdy, z tej rap gry, która była oparta na prawdzie, a nie oszukiwaniu słuchacza. I było ważne to dla mnie, żebym miał już jakiś poziom wokalny, które mogę po prostu opakować tunem, a nie odwrotnie, że nie umiem, nie słyszę, a śpiewam, prawda? Więc no, moja osoba jest dosyć złożona, jeżeli mówimy o przekminianiu muzyki i gdzieś tam kieruję się też tymi prawdami, którymi nasiąknąłem, starając się nie zapominać o tych rzeczach, które są na czasie. EZG. Oprócz nawijania, twoją drugą zajawką jest jeszcze robienie bitów. Powiedz mi, czy to było tak, bo też często tak chyba jest, że ludzie, którzy rapują, w pewnym momencie chcieliby mieć własne bity, nie chcieliby za nie płacić i po prostu zaczynają je sami robić. Czy u ciebie trochę też to tak podobnie wyglądało, czy to jednak było tak, że interesował cię ten świat produkowania muzyki? Wiesz co, chyba to i to. Bo zawsze lubiłem bawić się dźwiękami, słuchać fajnie brzmiącej muzyki. I na pewno to była też zajawka jakaś taka producencka, ale tak jak powiedziałeś, w pewnym momencie fajnie byłoby produkować dla siebie. Ale napotkałem ścianę taką w tamtym czasie, której nie byłem w stanie rozwalić. To znaczy produkcje, które zrobiłem, już były dla mnie takie nudne, tyle razy przesłuchane, że ja już nie byłem w stanie pisać pod to tekstów. Dlatego bity, powiedzmy, że no początki to robienia bitów to jest 2005 rok w moim wypadku. Bity, który dało się słuchać, to już był gdzieś 2009-2010, ale do 2017 roku ja nie mogłem na tych bitach stworzyć za bardzo nic. Oczywiście zdarzały się wyjątki, że zrobiłem 1, 2, 3 numery, ale to było maksymalnie, ile potrafiłem zrobić na swoich bitach. Nie wiem, czy to wynikało właśnie z tego, że one mi się po prostu nudziły, że za długo je robiłem, czy może były za słabe, a ja jako raper jestem wymagający. Może trochę to i to, ale to wiem dopiero dzisiaj. Kumam, no wiesz, też wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą producencką stronę, jeżeli ktoś jeszcze do tego nawija, no to często jest tak, że jednak maglujesz to miksowo ileś tam razy i masz takie wrażenie, że to jest nudne, zaczynasz wątpić, a może by tu coś jeszcze dołożyć, bo tak też się pewnie zdarzało ci nieraz, nie? Że już powoli zaczynałeś robić przerost formy nad treścią, bo tak się też czasami zdarza i myślę, że miałeś właśnie podobnie. Wiesz co, z dzisiejszego punktu widzenia, gdzie już robię te bity troszkę czasu, wiem, że przede wszystkim trzeba umieć z tym pracować. To nie jest tylko tak, że zrobimy bit, udało się albo się nie udało, w sensie, że umiesz robić te bity, ale trzeba znać złoty środek, żeby nie przegiąć w pewien sposób. Czyli jest to jakaś etyka pracy, na pewno nie słucham tych bitów sobie dla zajawki, jak już zrobię bit, to go nie słucham, nie magluję go za bardzo w momencie, gdy mam pod niego pisać. Zostawiam sobie ten czas i to miejsce w głowie w momencie, gdy będę gotowy na napisanie. Więc to jest kwestia etyki pracy, rozłożenia sobie tego, jakoś przemyślenia, żeby nie znudzić się tym bitem, nie przegiąć właśnie, że chcesz cały czas coś dokładać, cały czas zmieniać, a w tym czasie mógłbyś zrobić powiedzmy już 7 innych, no tak. Skończyć, a cały czas robisz ten jeden. Aż w końcu nadejdzie moment, że zajawka ci minie, wszystko opadnie, można nawet spierdzielić miks, wtedy ten bit przestaje brzmieć i już jest prosta droga tego bitu do trumny. EZG.
No i na koniec przydałoby się zapytać o przyszłość. Co po prostu masz w planach? Może to nie musi być jakoś od razu 50 lat do przodu, ale po prostu najbliższe plany, no, na jakie wydania, czy właśnie celujesz? No wspominałeś, że teraz chyba będziesz coś bardziej kminił w stronę singli, nie? Niż albumów. No ale no po prostu, no powiedz, jak to teraz widzisz. I też z tego, co wiem, no to zacząłeś właśnie te bity już sprzedawać, chcesz je sprzedawać legalnie, więc no tych planów jest sporo, więc jakby chciałbym, żebyś przedstawił słuchaczom, w którą stronę teraz pójdziesz na najbliższy czas, do końca roku na przykład, powiedzmy. Do końca roku to na pewno produkcją. Produkcja. Tak, zacząłem ostro działać z tymi bitami, na razie zwolnić nie chcę i nie mogę. Raz, że chcę je sprzedawać przez BeatStars, a dwa, że no, gdzieś tam jakieś pomysły projektów się zrodziły wspólnie z kimś i to na moich bitach, więc no raczej produkcyjnie do końca roku, a w przyszłym roku może udałoby się już coś wydać jako skończony produkt, gdzie muzyka będzie moja, a na wokalu ja i ktoś jeszcze. Czyli rapowe plany jednak bardziej gdzieś w przyszłym roku, a teraz raczej instrumentalnie, tak? Instrumentalnie, tak. U mnie się zawsze dużo dzieje, więc nie jestem tak naprawdę stuprocentowo zawsze w stanie zająć się muzyką. Albo może jestem, tylko że zajmuję się różnymi aspektami muzyki. Jednak muszę to dzielić. Na szczęście nie muszę chodzić do żadnej pracy, żeby zarobić na chleb, a właśnie staram się zarabiać na chleb, tak zwany tą muzyką, którą sam robię, tą muzyką, którą komuś mogę zaproponować, bądź usługami po prostu muzycznymi. Bo czy mix, czy mastering, czy jakieś tam inne rzeczy studyjne, czy ta produkcja bitów, czy nauka osób, które chcą się czegoś nauczyć ode mnie, to są jakieś rzeczy profitowe, w które będę brnął teraz. A jeżeli chodzi o plany wokalne, że tak to nazwę, nigdy nie przestanę, bo nie umiem. Robię to z zajawki od lat, tak jak mówiłem, stuknęło lat 18 i czuję się tylko mocniejszy poprzez to, że mogę bardziej ogarnąć się od strony organizacyjnej, od strony etycznej, w pracy z tą muzyką. Więc tak, no zawsze będę coś robił, a konkretnie na razie nie mówię, bo różnie może być. Emixer był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dzięki, że miałeś chwilę, żeby wpaść, pogadać. Wpadajcie oczywiście na YouTube'a, na wszystkich streamingach też jesteś, po prostu podpisany Emixer, tak? Emixer, dokładnie. Emixer, pierwszy milion. Dzięki ci wielkie za zaproszenie i za rozmowę. Było mi bardzo, bardzo miło. Dzięki bardzo. Wpadajcie właśnie na social media i na YouTube'a i na streamingi Emixera. Oprócz tego was też oczywiście zapraszam na swoje social media. Dołączył jeszcze do tego TikTok. Znajdziecie mnie prawdopodobnie pod albo Dantek, albo dantek.music. Jak to woli, na pewno wyszukacie. No i słuchajcie, na dzisiaj to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że spotkamy się już za 2 tygodnie z kolejnym gościem. No i co mogę powiedzieć? Do usłyszenia. Do usłyszenia.